Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj skupimy się na jednym z kluczowych elementów, który może diametralnie poprawić wasze umiejętności Fortnite. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak najlepiej się rozgrzać, a przy okazji ćwiczyć? Jak doskonalić swoje umiejętności, zwiększyć precyzję i reakcję, aby stać się prawdziwym proplayerem? W tym filmie zagłębimy różne strategie, metody treningowe i praktyczne wskazówki, które pomogą wam w osiągnięciu mistrzostwa w Fortnite. Bez względu na to, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z Fortnite'em, czy jesteście doświadczonymi graczami, znajdziecie tutaj cenne wskazówki, które pozwolą wam podnieść swój poziom gry. Jeszcze nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale oraz zostawieniu łapki w górę, jeśli film się do czegoś przydał. Również giga by było, jakbyście wpisali mój kod w sklepie przy przyszłych zakupach w grze, bo to bardzo pomaga. Gotowi na trening? No to zaczynamy! Część pierwsza. Kluczowy etap, który często bywa niedoceniany przez graczy, a mianowicie rozgrzewka. Przedstawiam wam cztery mapy, które moim zdaniem są idealne do rozgrzewki przed bitwą na wyspie. Pierwsza z nich to G1's Practice Map. Jest ona przeze mnie używana głównie do freebuilda oraz ćwiczenia nowych technik. O tym później. Macie do wyboru 5 trybów prędkości poruszania się. Super slow, zalecany dla początkujących z tą grą, spowalnia was tak bardzo, że na luzie nauczycie się podstawowych editów i budowania. Slowmo, tryb dla lekko zaawansowanych, ale przeze mnie używany przy uczeniu się nowych technik. Jest on troszkę wolniejszy od normalnego, ale jak masz słaby dzień, to ci giga pomoże. Normalny. Jest to normalna prędkość, którą doświadczymy podczas każdego meczu Battle Royale, nic specjalnego. Speedy. Jest on troszkę szybszym trybem, dzięki któremu poćwiczysz prędkość edycji. Super Speed. Jeśli uważasz, że jakieś edity opanowałeś do perfekcji, to się sprawdź na tym trybie. Najbardziej zalecam, abyście zaczynali rozgrzewkę na slow, a po około 15 minutach przejście na tryb Speedy. Jeśli opanujecie na tym trybie edytowania, to edycja w grze nie stawi wam żadnego problemu. Są na niej również inne tryby, na przykład do ćwiczenia aima, ale to do tego polecam inną mapę, jaka jest. Aim plus Mechanics. Jak sama nazwa mówi, jest do ćwiczenia aima. Mapa oferuje AR Aim, który pomoże ci opanować karabiny szturmowe, SMG i AR Tracking, czyli poćwiczysz śledzenie celu, oraz Shotgun Aim, czyli nauczysz się strzelać celniej z pompy na blisko. Po tym nie powiesz, że pompa nie pompi. Przećwiczyłeś aima, wejdź na mapę Music 1v1 and Practice, a później w Pre-Fire Practice. To pozwoli wam nauczyć się zaskoczenia przeciwnika poprzez nieuchwytny strzał. Jeśli przećwiczyliście to wszystko, wejdźcie na mapę ZenX Practice Map. Wejdźcie tryb Clutch Practice i przećwiczcie wszystko jednocześnie. Jeśli się rozgrzeliście, zróbcie część drugą, czyli ćwiczenie na trybach. Wybierzcie swoją ulubioną mapę i po prostu grajcie. Ja najbardziej polecam jakieś boxy, zone warsy albo czerwoni kontra niebiescy. Jednym z najważniejszych części, żebyście mogli zrobić lepszy progres, jest czystość mentalna. Jeśli macie jakieś zadania domowe, sprawdziane albo mieliście w czymś pomóc rodzicom, zróbcie to zanim włączycie grę. To uczucie z tyłu głowy, że czegoś nie zrobiliście, w niczym wam nie pomoże, a może się odbić na tym, że dostaniecie karę na komputer i tym bardziej progresu nie zrobicie. Ostatnią rzeczą, jaką mogę wam zaoferować, jest po prostu oglądanie proplayerów. Ale nie oglądanie dla przyjemności, a dla nauki. Możecie siedzieć, oglądać oraz najlepiej notować i analizować, co jak zrobili w jakim momencie. Osobiście polecam oglądania Mr. Savage'a, Klixa czy innych, którzy zajmują wysokie miejsca na turniejach. A co do tematu YouTube'a, jeśli chcecie nauczyć się nowych technik budowania, wpiszcie Freebuild Techniques i wyskoczy wam masa filmów, które mówią, jak krok po kroku nauczyć się danej techniki. One również zrobią wam przewagę nad przeciwnikiem. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeśli film się spodobał, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, nie zapomnij o moim kodzie w sklepie.